Odmiana Tea posadzona w zeszłym roku z sadzonki Frigo. Na wiosnę była posadzona, obcięte kwiaty. Była rozstawa co 1,5 metra ze względu na sprzęt, który jest w gospodarstwie. Są bardzo szeroko zostawione zagony, czyli oprócz roślin matecznych są jeszcze pierwszego rzędu ukorzenione sadzonki, gdzie niegdzie i drugiego rzędu. Bardzo cierpiała na jesieni z powodu mączniaka i plamistości. W tej chwili patrzymy na to. Duża ilość kwiatów, kwiatostanów, są już zawiązki. To są uszkodzenia po mrozie. Szczerze mówiąc, w tym roku bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tą odmianą. Miałem o niej trochę słabsze zdanie, ale widzę, że to już nie jest pierwsze gospodarstwo, gdzie odmiana Tea po tej zimie bardzo dobrze się zachowała. Bardzo ładnie się zapowiada plon. Owoce będą na pewno bardzo duże. Widzimy to po wielkości kwiatów. Widzimy to po grubości pędów kwiatostanowych. A tutaj taka ciekawostka. W tym miejscu zabrakło włókniny do przykrycia, więc ta sadzonka wygląda w tej chwili tak. No i tu już była dalej przykryta włókniną, więc to jest dla porównania w ten sposób.